Polacy odkryli pierwszą budowlę użyteczności publicznej w jednym z najstarszych miast świata. Çatalhöyük to stanowisko archeologiczne położone w centralnej Turcji. Było zamieszkiwane nieprzerwanie od ponad 8 tysięcy lat temu, przez niemal 1200 lat. Nowo odkryta budowla była zdecydowanie większa niż typowe konstrukcje mieszkalne z tego okresu. Możliwe, że jest to pierwszy budynek użyteczności publicznej odkryty w tej osadzie. Więcej na stronie Archeologii Żywej.